Witajcie moi drodzy, Kaczma z tej strony Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla was wideo instrukcję do gry Lords of Ragnarok. Lords of Ragnarok jest planszową grą z gatunku Area Control. Dostałem ją do zrecenzowania od wydawnictwa Awaken Realms, za co bardzo dziękuję. Jest to duchowy następca innej gry o nazwie Lords of coś tam. Mianowicie jest to duchowy następca gry Lords of Hellas. Jest to jednak inna gra, jest tu dużo różnic w porównaniu do tamtej gry, więc to nie jest tak, że to jest po prostu Lords of Hellas pomalowane na wikingów. Nie, autor obu gier, Adam Kwapiński, naprawdę postarał się, żeby ta gra była inna niż to, co było tam. Czy zrobi nam taką trylogię jak Eric Lang z Blood Rage'em, Rising Sun i Ankh? Tego nie wiemy, ale na razie mamy, słuchajcie, Lords of Ragnarok. Więc dla was mam w tym filmie zasady, wytłumaczę wam, jak się w tę grę gra. Oprócz tego jest jeszcze recenzja, w której mówię, co ja sądzę na temat tej gry i to możecie recenzję sobie odpalić, zaglądając do linku, który jest w opisie. I chciałem na początek jeszcze powiedzieć parę rzeczy słowem wstępu. To jest to, że po pierwsze, witajcie, jeżeli jesteście tu pierwszy raz. Bardzo gorąco was zachęcam do tego, żebyście zostali na dłużej. Jeżeli wam się oczywiście spodoba to, co tutaj zobaczycie, kliknijcie wtedy ten przycisk subskrybuj. Możecie nawet dać jakiegoś kciuka w górę na zachętę albo kliknąć dzwonek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi materiałami. I teraz bardzo ważna rzecz w przypadku wideoinstrukcji, a szczególnie w przypadku tej wideoinstrukcji, ta gra nie jest do najprostszych, nie należy, jeśli chodzi o niuanse czy brak niuansów. Tego jest sporo tutaj, tych niuansików takich. I to jest tak troszkę pochowane w tej instrukcji, troszkę skakania to wymagało, więc ważne jest to, żebyście włączyli napisy klingońskie, bo jestem tylko człowiekiem, może mi się zdarzyć, że coś tam gdzieś tam przeoczyłem, pomyliłem i jak tylko to mi zostanie, że tak powiem, albo może sam zauważę, albo zostanie mi to gdzieś na to zwrócona uwaga, to od razu tę poprawkę umieszczę w tych napisach. Dobrze, póki co przejdźmy do przygotowania rozgrywki. Plansze układacie na środku obszaru gry. Upewnijcie się, że jest zwrócona odpowiednią stroną do góry. Mam tu na myśli to, że jeżeli gracie na dwie osoby, to używacie wtedy tej strony, na której widzicie właśnie symbol dwóch graczy. Jeżeli natomiast gracie na większą liczbę graczy, proszę bardzo, używacie tej strony. Musicie teraz umieścić żetony krain na odpowiadających im polach. Teraz też zwróćcie uwagę, że jeżeli gracie na dwie osoby, to żetony Jotunheim i Nilfheim wyglądają zupełnie inaczej. Jotunheim i Nilfheim w rozgrywce na więcej niż dwóch graczy wyglądają o tak. No i teraz słuchajcie, po prostu wykładacie, przygotowujecie tutaj, wykładacie te elementy w taki sposób. Możecie to dopasować do siebie po prostu po ilustracji, możecie też po prostu dopasować po tych liniach właśnie pomiędzy obszarami. Koło akcji umieśćcie w tym oto miejscu, to jest punkt centralny, czyli tak zwany Yggdrasil. I teraz to koło akcji umieścicie w taki sposób, żeby nakierowane było właśnie na odpowiednie krainy. Czyli widzimy tutaj Muspelheim i dokładnie tak w tę stronę musimy je zwrócić. Również tutaj możemy to tymi liniami połączyć, żeby się upewnić, że jest dokładnie w odpowiednią stronę zwrócone. Weźcie teraz kartę świątyń, która odpowiada liczbie graczy, czyli na przykład na dwie osoby bierzecie tę kartę, a na większą liczbę graczy bierzecie tę kartę. Na pierwszą rozgrywkę sugerowane jest, żebyście grali tą stroną karty, gdzie widzicie dwa słowa kluczowe, dary. Jak już tę stronę wybierzecie, to umieszczacie teraz na każdym z tych pól po jednej świątyni. Na każdym takim polu na planszy umieszczacie po jednym zakrytym losowym żetonie kuźni. Jak już je położycie, to wtedy je odwracacie i umieszczacie na nich te runy, które właśnie na nich widać. Po jednej sztuce runy na każdym żetonie kuźni. Na każdym takim miejscu na planszy umieśćcie podstawę posągu, sugerując się symbolem, który widzimy na podstawie i na tym polu. Taką podstawę sobie tutaj umieszczacie, no i obok umieście pozostałe części tego posągu. W tym przypadku Tora. Weźcie teraz karty potworów i umieście je w taki sposób, żeby sparować ze sobą karty o tych samych symbolach run w prawym górnym rogu. I teraz w instrukcji jest powiedziane, że można te karty wtedy w parach jedna na drugą umieścić. Ja wolę umieścić od lewej do prawej, po prostu to jest moja prywatna preferencja. Wy oczywiście możecie postępować zgodnie z instrukcją. No i teraz dla każdej karty potwora umieście figurkę tego potwora oraz kartę artefaktu. Kartę bossa i jego figurkę, czyli w tym wypadku Lokiego, umieszczacie również obok planszy. Dobierzcie teraz karty warunków Ragnaroku, również odpowiednią dla liczby graczy i odkryte umieszczacie je u góry
planszy. Potasujcie i ułóżcie w stosach obok planszy następujące talie kart. Dary, karty walki, karty ataków potworów oraz karty zdarzeń. Teraz każdy z graczy dobiera dla siebie swoje komponenty. Jakie to są komponenty? Przede wszystkim każdy gracz dostaje 3 karty pomocy i korzystajcie z nich, uwierzcie mi, one są naprawdę dobrze napisane, wiem, że nie powinienem recenzować wino instrukcji, ale te karty będą Wam ułatwiać. Oprócz tego dostajecie 3 znaczniki cech i teraz jak wybierzecie sobie planszę swoją, to wówczas umieszczacie ją tutaj i te znaczniki cech umieszczacie tą stroną do góry na najniższej tutaj pozycji na każdej z kolumn. Dodatkowo w tym kolorze, który sobie wybraliście, dobieracie figurki armii, figurki kapłanów, znaczniki kontroli, okrągłe podstawki i waszego drakara. Jeśli chodzi o kapłanów, to ich umieszczacie w tych oto tutaj miejscach okrągłych na waszej planszy gracza. Dobieracie teraz kartę zdarzenia i we wskazanym regionie umieszczacie figurkę Lokiego. W tym miejscu widzicie numer regionu i tu umieszczacie jego figurkę. Teraz dobieracie tyle kart zdarzeń, ile macie graczy. No załóżmy, że mamy tutaj rozgrywkę 3-osobową, no to wówczas dobieracie 3 karty zdarzeń. I teraz odsłaniacie każdą z tych kart i patrzycie na dwie rzeczy. Patrzycie na umieść regionu, na numer regionu i patrzycie na runę po haśle umieść. Bierzecie po prostu potwora z tej runy, który jest do tej runy przypisany i umieszczacie tego potwora na planszy. Teraz jeżeli dla danej runy są oba potwory dostępne, no to zaczynacie na wierzchu, czy tak jak w moim przypadku od lewej do prawej. Czyli tutaj mamy tę runę, oba te potwory są dostępne, umieszczam tego potwora w pierwszym regionie. Znowu ta sama figurka, ta sama runa, więc teraz drugi potwór trafia do regionu numer 7. No i teraz słuchajcie, teraz dobrałem taką runę, czyli jest wszystko ok, ta runa w regionie 14, czyli umieszczam, proszę, Draugra w regionie 14. Gdyby jednak doszło do tego, żebym dobrał kartę i na karcie byłby symbol runy, do której nie ma, dla której nie ma już żadnego potwora tutaj puli, to ta karta po prostu nie miałaby żadnego efektu. Nie dociągacie nowej karty w jej miejsce, po prostu macie farta i nie wykładacie potworów za każdą kartę zdarzenia, którą dociągnęliście, bo zawsze dociągacie tylko tyle kart zdarzenia, ile jest graczy. Żetony run i kość umieście gdzieś w pobliżu planszy. Od razu mówię, ten pojemnik jest z moich prywatnych zasobów, nie jest dołączony do gry. Losowo wybierzcie pierwszego gracza. Ten gracz rozpocznie wybór bohatera. W tym celu dobiera losowo 2 karty bohatera i 2 karty historii. Bierze także kartę Odinson Odindotir. I teraz tak, z tych kart wybiera zestaw dla siebie. I teraz jeżeli nie wybrał karty Odinson Odindotir, przekazuje tę kartę kolejnej osobie. No i teraz tak, jak już wybraliście kartę, to po pierwsze w rozgrywce wieloosobowej nie korzystacie z tej strony oznaczonej symbolem gry solo. Umieszczacie proszę, kartę w tym oto miejscu na waszej planszy gracza, dobieracie wskazaną tutaj figurkę i dołączacie do niej wasz pierścień. Zanim jednak położy tutaj kartę bohatera, to dostaje wszelkie bonusy z karty historii. Kartę historii umieszcza, proszę bardzo, tutaj i na niej umieszcza teraz kartę bohatera. Dodatkowo dobiera każdy gracz teraz jedną kartę walki i trzyma ją zakrytą w tajemnicy przed innymi graczami. No i teraz gracz umieszcza swojego drakara na dowolnym morzu. Morza to są tutaj te pola wodne oddzielone tymi niebieskimi liniami od siebie albo tymi białymi liniami od lądu. I teraz jak patrzymy na morza i na regiony ziemskie, to przyjmuje się, że dany obszar morski sąsiaduje ze wszystkimi regionami, do których faktycznie przylega. No i teraz swojego bohatera umieszczacie w dowolnym regionie, który sąsiaduje z obszarem morskim, na którym umieściliście swój drakar. Również umieszczacie tam 2 swoje armie, każdą o sile 1. Siłę armii ustawiacie w taki sposób, że odpowiednią wartość, proszę bardzo, zaznaczacie tutaj. Gracz, który wybrał kartę Odinson albo Odindotir, rozpoczyna grę jako pierwszy. Dobrze, tak już mamy rozgrywkę przygotowaną, to teraz rzućmy tak ogólnie okiem na to, co się będzie działo w tej grze, do czego będziemy dążyli, jakie mamy warunki przegranej, wygranej
I też zapoznajemy się z paroma ważnymi koncepcjami. Teraz jedną koncepcją, o której nie powiem teraz, ale teraz o niej mówię, ona jest ważna przy rozkładaniu gry, ponieważ jest to kontrola, tak? Jeżeli nasze armie, siła naszych armii jest równa albo wyższa od tej siły ludności, to gracze przejmują kontrolę nad danym, gracz przejmuje kontrolę nad danym regionem. I ja o tym jeszcze będę mówił w którymś momencie wideo instrukcji, nie bójcie się, ale ważne jest to podczas przygotowania, bo jeżeli wejdziecie do regionu i na dzień dobry wasza siła, waszej armii będzie równa sile tego regionu, to od razu przejmiecie nad nim kontrolę. Ale na spokojnie, na razie teraz przejdźmy przez inne ogólne założenia związane z tą grą. Słuchajcie, no gra jest ewidentnie troszkę stołożerna. To, co wam mogę pokazać tutaj, to no, widzicie, sporo ujęcia zajmuje, już nawet widzicie fragment stołu, którego generalnie nie lubię wam pokazywać, jak mam maty, no ale tutaj jest tyle elementów, że no tak sensownie w miarę dobrałem ujęcie, żeby jak najwięcej wam opowiedzieć ogólnie o tym, co się dzieje w grze Lords of Ragnarok. No i teraz słuchajcie, generalnie gracie w turach. Od pierwszego gracza, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, rozgrywacie swoje tury. I teraz każdy gracz rozgrywa swoją turę w pełni. Jeżeli w trakcie swojej tury ten gracz, albo z jakiegoś powodu w jakiś dziwny sposób inny gracz, na koniec tury spełni warunek, jeden z trzech warunków zwycięstwa, to wówczas ten gracz wygrywa. Jeżeli jednak będziecie grali i żaden warunek zwycięstwa nie zostanie spełniony, dopóki się nie odpalą karty Ragnaroku, to wówczas nadejdzie Ragnarok i wtedy dopiero macie ostatnią szansę, żeby tak naprawdę wygrać, spełniając jeden z podstawowych warunków, bo inaczej po prostu będziecie podliczać regiony, które kontrolujecie dookoła Yggdrasil. No i tak jak mówiłem, tury dookoła stołu, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdy gracz rozgrywa swoją turę w pełni. No i teraz w pierwszej kolejności to, co robi, to jest modlitwa. Jeżeli ma gracz dostępnych kapłanów, to umieszcza ich na posągu i to mu daje różne benefity. Następnie, jeżeli gracz ma bohatera w regionie z runą, może sobie taką runę zabrać i umieścić u siebie na planszy gracza. Następnie sam bohater robi jedną akcję. No i bohater może się uleczyć, jeżeli jego zdrowie nie jest w najlepszym stanie. Bohater może się przesunąć o jeden lub dwa regiony. Albo bohater, to jest jakby w ramach akcji bohatera, ale możemy po prostu w ramach akcji, jednej akcji bohatera po prostu przesunąć nasz draka. Następnie będziemy robili akcję runiczną. No i teraz mamy ileś tam run na naszej planszy gracza. Będziemy te runy zbierali w tym oto miejscu. No i teraz możemy te runy wydać po to, żeby wykonać jedną albo tutaj możemy różne akcje w zależności od tego, jakie runy wydajemy, tego samego rodzaju czy podobne. To wszystko widzimy tutaj dokładnie na tej karcie. Za chwilę będę mówił konkretnie już o tym, co te akcje nam dają. Ale generalnie pozwalają nam troszkę tutaj manipulować potworami, przejmować kontrolę nad regionami, zwiększać swoją siłę bohaterów i siłę armii. Więc akcje runiczne w sumie to są jakieś tam wariacje, powiedzmy, ale są albo są bardzo zbliżone do jakichś tam innych akcji, które będziemy w trakcie gry cały czas robili. Następnie, jak już gracz zrobi akcję runiczną, to następnie przechodzi do manewrów. Manewry dotyczą naszych armii. Teraz zwróćcie uwagę, że jedna figurka to jest jedna armia. Więc jak mówimy o armiach, to mówimy o pojedynczych figurkach. Siła armii to jest to, co zaznaczaliśmy na początku rozgrywki tutaj na podstawce. Na dzień dobry wszystkie armie, które znajdują się na planszy, mają siłę 1. Jak będziemy siłę zwiększać, to będziemy to obracać, jak będziemy zmniejszać, to również. W sensie tutaj w ten sposób się symbolizuje siłę armii poprzez właśnie te tarcze pod podstawkami. No i następnie mamy, proszę bardzo, akcje specjalne. Wybieramy sobie akcję, umieszczając znaczniki kontroli i je wykonujemy. I te akcje to mogą być takie rzeczy jak na przykład ponownie możemy zmobilizować, możemy ruszyć naszą armią, możemy zwiększyć siłę naszej armii, możemy się wyleczyć, możemy, że tak powiem, przejąć kontrolę nad danym regionem, możemy wybudować świątynię, możemy umieścić nową armię albo możemy rozpocząć łowy na potwora, albo na przykład możemy aktywować potwora, jeżeli są przez nas kontrolowane lub są neutralne i są z nami w regionie. Wybieramy sobie te akcje. I wybieramy tylko jedną akcję, żeby nie było. Chyba że chcemy jeszcze w ramach tego wybudować posąg, to wtedy robimy zamiast tego, po prostu kładziemy wtedy ten znacznik kontroli tutaj na środku.
No dobrze, moi drodzy, i gramy w ten sposób, dopóki nie zostaną spełnione trzy, jeden, dopóki któryś z graczy nie spełni jednego z trzech warunków. Jakie to są warunki? Żeby móc o tych warunkach Wam opowiedzieć, to jeszcze muszę Wam troszkę opowiedzieć o samej mapie. Mapa jest podzielona na krainy i na regiony. Krainy są od siebie odróżnione kolorami, dla takich jak ja oczywiście, ale i tutaj już od razu mówię propsy dla wydawnictwa Awaken Realms, bo oprócz kolorów, każda kraina ma też swój symbol, więc jest to do rozeznania. Regiony natomiast to są takie te mniejsze obszary i na każdym obszarze, na każdym regionie widzimy, prawda, jakąś tutaj taką, że tak powiem, wstęgę i to nam tutaj coś nas informuje. Po pierwsze, mówi nam, co to jest za rodzaj regionu, czy to jest kapliczka, która nam pozwoli budować świątynię, czy to jest na przykład osada, która pozwoli nam właśnie werbować i zwiększać siłę naszych armii, czy to jest właśnie jakiś region z posągiem, czy to jest taki, to na to nam wskazują te symbole. Niektóre, widzicie, regiony mają takie symbole podwójne, tak, na przykład ten symbol ma tutaj zarówno symbol świątyni, jak i symbol osady. Oprócz tego mamy siłę ludności w danym regionie. Ta duża liczba to jest siła ludności w danym regionie. Mniejsza liczba to jest numer tego regionu. A teraz symbol z kolei wskazuje, do jakiej krainy należy dany region. Czyli krainy rozpoznamy albo po kolorze, albo po tym, że regiony danej krainy wszystkie mają ten sam symbol. Tutaj zaraz przy sile ludności. Czyli mały numer, mała liczba region, numer regionu, duża liczba siła ludności. No i teraz jakie mamy warunki zwycięstwa? Tak zwany wielki jarl. Wówczas spełniacie warunek wielki jarl, spełniacie wówczas, jeżeli kontrolujecie wszystkie regiony, słuchajcie, w trzech krainach. Te krainy nie muszą być obok siebie. Po prostu muszą być, macie trzy krainy, wybieracie sobie, kontrolujecie w nich wszystkie regiony, wygrywacie. Jeżeli nie to Was interesuje, to możecie popatrzeć na zasadzie podejść do tematu na zasadzie wielkiego Gotiego. I teraz uwaga, kontrolujecie pięć regionów ze świątyniami. Będziecie w trakcie gry wykładać świątynie i jeżeli kontrolujecie pięć regionów, w których są świątynie, wygrywacie grę. Jeżeli gracie na dwóch graczy, to wystarczą Wam cztery świątynie. Kolejny warunek zwycięstwa to pogromca. No i teraz uwaga, o co chodzi z pogromcą? Musicie pokonać dwa potwory, przeprowadzić łowy na polowanie na potwory, przeprowadzić te łowy i na potwory i pokonać dwa potwory i następnie pokonać bossa. W instrukcji też ja pewnie momentami będę mówił o bossie, nie będę mówił o Lokim, ale generalnie w grze podstawowej Lords of Ragnarok jedynym dostępnym bossem jest właśnie Loki, więc, że tak powiem, nie ma sensu tutaj mówić o niczym więcej. Ale więc mogę na zmianę mówić Loki, ale generalnie chodzi o boss. Jak będziecie mieli dodatki, gdzie macie tych więcej bossów, to tam, gdzie ja mówię Loki, Wy możecie po prostu myśleć o swoim bossie, którego macie. No i teraz uwaga, tak jak mówiłem, kiedy zostanie odwrócona, czyli zostaną spełnione warunki ostatniej karty Ragnaroku, to wówczas wszyscy gracze mają jeszcze jedną turę. Następnie gracz kontrolujący największą liczbę regionów dookoła Yggdrasil wygrywa grę. I to są te warunki zwycięstwa, tak? Czyli staracie się iść albo na świątynię, albo na regiony w trzech krainach, albo na dwóch potworów i na bossa. Więc tak wyglądają warunki zwycięstwa. Słuchajcie, macie jeszcze na planszy takie właśnie te specjalne krainy i te żetony, które oznaczają tak zwane domeny. Chodzi o to, że to jest stworzone po to, żeby gracze mogli zawiązywać sojusze z tymi domenami, ponieważ dzięki temu będą mogli dostawać specjalne benefity i specjalne możliwości. Wasz bohater, moi drodzy, bohater będzie podążał po krainach, on się nie będzie za bardzo angażował, jeśli chodzi o różne bitwy pomiędzy armiami i tak dalej. Ale jest to bohater, który ma swoją zdolność specjalną, który ma trzy cechy i teraz te trzy cechy będziecie rozwijać właśnie dzięki posągom. I teraz tak, wasza ta cecha to jest cecha po lewej to jest posłuch i to wam pomaga przy rekrutacji armii, bo tutaj zwracacie uwagę na to, to wam mówi, jaka jest siła początkowa waszej armii. Następnie ta cecha to jest siła. No i generalnie, kiedy gracz rozpoczyna łowy, to dobiera właśnie tyle kart walki na rękę, ile wynosi jego siła. I również, jeżeli gracz bohaterem będzie próbował przejąć kontrolę nad regionem, to wówczas do siły ludności również porównuje swoją siłę.
No a tutaj macie mądrość. I mądrość z kolei określa liczbę kart walki i run, które gracz może posiadać w danej chwili. W czasie łowów gracz używa jej do sprawdzenia wartości słabego punktu oraz w celu dobrania dodatkowych kart walki. Tutaj z kolei będziecie umieszczać wszelkie zdobyte w trakcie gry runy. No dobrze, słuchajcie, no gracz rozgrywa swoją turę od początku do końca, nie musi rozgrywać wszystkich etapów, jest jeden etap, który musi rozegrać, to jest etap akcji specjalnych, no ale pierwszym etapem, który gracz może rozegrać, jest etap modlitwy. Jeżeli gracz chce wykonać akcję modlitwy, no to po pierwsze sprawdza, czy jest jakiś posąg, gdzie na podstawie może znaleźć przynajmniej jedno wolne miejsce na kapłana i czy ma dostępnego kapłana w swojej puli. Jeżeli tak jest, to wówczas bierze tego kapłana i umieszcza go właśnie w tym oto miejscu na podstawie. I teraz każdorazowe wysłanie takie kapłana na podstawę zwiększa powiązaną tutaj cechę, proszę bardzo, umieszczę go tutaj, żeby to było lepiej widać, o 1, tak? Czyli w tym wypadku jest to siła. Dodatkowo, jeżeli dany posąg miałby wbudowane więcej poziomów niż tylko 0, załóżmy, że mamy tutaj, proszę bardzo, jeden dodatkowy poziom wybudowany, czyli pierwszy poziom mamy. To teraz działa to tak, że oprócz tego, że zwiększymy swoją siłę, to robimy jeszcze, mam taki oto bonus, który widzimy tutaj na karcie danego posągu. Dla każdego posągu mamy inną kartę. Teraz niezależnie od tego, na jakim poziomie będzie rozbudowany posąg danego bóstwa, sama cecha zawsze się zwiększa o 1. Kolejną rzeczą, którą możecie zrobić na etapie modlitwy, jest kucie run. W jaki sposób to działa? Jeżeli wasz bohater znajduje się w regionie z kuźnią i na tej kuźni znajduje się runa, to wówczas bierze taką runę i umieszcza ją u siebie w tym oto miejscu. Teraz co jest ważne, zwróćcie uwagę na to, to jest mądrość. I teraz liczba run, które tutaj posiadacie, nigdy nie może być wyższa od aktualnego poziomu waszej mądrości. Możecie wziąć te runy z planszy oczywiście, ale nadmiarowe runy musi się odrzucić. Więc trzeba tego pilnować, żeby zawsze mieć odpowiednią tutaj mądrość na odpowiednim poziomie, po to właśnie, żeby móc dobierać jak najwięcej run. Po modlitwie gracz może aktywować bohatera. Na tym etapie gracz ma do wyboru jedną z trzech rzeczy. Może albo wyleczyć jedną ze swoich ran, może przemieścić swojego bohatera, albo może przemieścić swój drakar. No i teraz jak to działa? Jeśli chodzi o leczenie ran, za każdym razem w tej grze, jak dostaniemy rany, to musimy przerzucić jeden z naszych żetonów cech na drugą stronę. I tutaj widzimy stronę z raną. Ta cyfra 2 informuje nas o tym, że niezależnie od tego, na jakim poziomie znajduje się dana cecha, jej wartość wynosi 2, czyli mogę mieć siłę na poziomie 6, ale na potrzeby różnych zasad gry, jeżeli bym miał tutaj potrzebował siły do czegoś, to ta siła wynosi 2, nie więcej. Więc w ten sposób to działa. Jeżeli byśmy mieli wszystkie nasze tutaj znaczniki cech obrócone na stronę z raną, to kolejne rany są po prostu ignorowane. I po prostu teraz możliwość wyleczenia rany to jest po prostu jeden z tych znaczników obracamy ze strony z raną na stronę bez rany. I teraz co jest ważne, jak znacznik jest obrócony stroną z raną do góry, to ciągle możemy awansować, prawda? Czyli ciągle możemy na przykład poprzez modlitwę awansować jedną z naszych cech. I to może być ta cecha, gdzie widzimy ranę. Ciągle ta wartość będzie wynosiła 2, ale możemy ten znacznik przesuwać. I chodzi tu w tym o to, że jak będziemy leczyć taką ranę, to również ten znacznik pozostaje tam, gdzie będzie. Czyli jeżeli, nie wiem, będziemy mieli tutaj na poziomie 2, dostaniemy ranę, mamy na poziomie 2 i ten znacznik będziemy awansować, to cały czas będzie 2, ale potem jak go awansujemy, jak to wyleczymy tę ranę, to od razu jest 6. Kolejną rzeczą jest ruch bohatera. Bohater może się przemieścić o 1 albo o 2 regiony. Regiony sąsiadują ze sobą, prawda, tymi widocznymi liniami. Teraz jeśli chodzi o ruch bohatera, to bohater ma dosyć sporą swobodę, jeśli chodzi o ruch, ponieważ tak naprawdę przemieszcza się pomiędzy regionami i ignoruje, kto się w tym innym regionie znajduje, czy są tam jakieś armie, do kogo ten region należy, to go kompletnie w tym momencie nie interesuje. I tak samo wasz drakar możecie przemieścić o 1 albo o 2 morza. Więc to jest jedna z trzech akcji, to są trzy akcje, które możecie zrobić. Wybieracie jedną, leczycie ranę, ruszacie bohatera albo ruszacie drakar. Również obecność innych drakarów na morzu
w żaden sposób nie ogranicza waszego ruchu. Mało tego, drakary nigdy nie będą się ze sobą bić, więc nigdy nie będzie stanowiło problemu, że drakary zajmują jedno morze. Następnie gracz ma do wyboru kilka akcji runicznych, które pozwolą mu się przygotować do przyszłych walk, pozwolą mu aktywować potworów, aktywować potwory. Co jest ważne, musicie mieć runy, żeby móc to zrobić, więc w tym celu będziecie te runy właśnie wydawać. Moi drodzy, jeśli chodzi o akcje runiczne, to macie je bardzo elegancko spisane tutaj na tej karcie i tą kartą się będziecie posługiwać. I teraz zasada jest tutaj taka, że macie kilka akcji, które kosztują, którą wiecie, możecie wybrać jedną też, żeby nie było. I teraz tak, koszt akcji, którą wybierzecie, może wynosić jedną runę, dwie runy albo trzy runy. Teraz runy mamy w swoich, prawda, zasobach na naszej planszy gracza. Pamiętajcie, że nie możecie nigdy mieć więcej run niż wskazuje tutaj ten znacznik. I teraz, jeżeli chcemy wykonać akcje, które kosztują jedną runę, to dla każdej z tych akcji to zawsze będzie jakaś konkretna runa. Akcje, które kosztują nas dwie runy i trzy runy, to wtedy tam będziemy mogli wydać dwie dowolne, trzy dowolne. Ale też, żeby były różne, zarówno w przypadku tych dwóch, jak i w przypadku tych trzech. No i teraz pierwszą akcją runiczną, którą możecie wykonać i która kosztuje was jedną runę, to jest na przykład przyjąć kontrolę nad neutralnym potworem w regionie ze swoim bohaterem. Wygląda tak, że mamy bohatera w jakimś regionie. W tym samym regionie znajduje się neutralny potwór. Do każdego potwora jest przypisana konkretna runa i jeżeli mamy taką runę, to tę runę musimy wydać po to, żeby przejąć kontrolę nad tym potworem. Następnie bierzemy tutaj nasz ten pierścień i zakładamy na tego potwora, żeby pokazać, że to my teraz tego potwora kontrolujemy. Nieco więcej o aktywacji potworów i kontroli potworów powiem wam troszkę później. Następnie, jeśli chodzi o naszego bossa, to również możemy go aktywować. I teraz jak to robimy? Aktywujemy bossa w regionie ze swoim bohaterem. Jesteśmy w regionie z bossem. W tym wypadku naszym bossem jest Loki. Loki widzimy, jaką ma runę, ma taką runę. No tak się składa, że taką samą jak nasz potwór przed chwilą. Więc też byśmy mogli ją wydać po to, żeby aktywować tego bossa. No i tutaj w tym momencie na karcie widzimy, w jaki sposób taka aktywacja, proszę bardzo, przebiega. Kolejną rzeczą, którą możecie zrobić, to zawrzeć sojusz z domeną. Teraz domeny, tak jak wam mówiłem podczas przygotowania, to są tutaj wskazane przez te żetony. To są takie specjalne regiony na planszy, do których nie można wchodzić, przez które nie można przechodzić. Natomiast jeżeli wasz bohater sąsiaduje, tutaj akurat nie sąsiadował, jeżeli nasz bohater sąsiaduje z domeną, każda domena ma też swoją przypisaną runę, sąsiaduje z jakąś domeną i ma daną runę w swoich zasobach, może taką runę odrzucić, żeby zawrzeć sojusz z tą domeną. Jak tylko to zrobi, to w tym momencie umieszcza na nim swój znacznik kontroli i teraz na dowolnej domenie mogą być znaczniki kontroli różnych graczy. Jeżeli jednak jesteście pierwszym graczem, który umieścił swój znacznik kontroli na danej domenie, to dodatkowo do tego dobieracie jedną kartę walki. Jak działają sojusze z domenami, to jeszcze zobaczycie niedługo, jak będziemy omawiali akcje specjalne. Następnie, słuchajcie, jeżeli chcecie wykonać akcję, która wymaga dwóch run, no to jakie to są runy? No więc przede wszystkim jedną rzeczą, którą możecie zrobić, ale musicie w tym celu wydać dwie różne runy, więc na przykład mógłbym wydać te dwie runy, to mógłbym wziąć dowolną armię. I uwaga, jest to armia, która nie musiałaby się znajdować w takim oto, powiedzmy tutaj, regionie z osadą. Mogłaby być na przykład tutaj. Mówię o tym dlatego, że później zobaczycie, że generalnie podnoszenie siły armii, no to do tego raczej jest wam potrzebna osada. No a nie widać, osada, proszę bardzo. A że teraz akurat nie jesteśmy w osadzie, to właśnie nic nam nie przeszkadza przy okazji akcji runicznej. Czyli w ramach mojej akcji runicznej mogę wydać dwie różne runy po to, żeby siłę mojej armii zwiększyć o jeden. Czyli z jedynki zrobiłem dwójkę. Dziękuję, do widzenia. Za dwie różne runy gracz może również aktywować jednego ze swoich potworów, znaczy może aktywować swojego potwora, albo może aktywować neutralnego potwora. Również za dwie runy możecie umieścić swojego bohatera w dowolnym regionie, albo możecie za dwie runy dobrać jedną kartę walki.
Ostatnią grupą akcji, którą możecie wykonać, z których możecie wybrać jedną akcję, to jest ta grupa, gdzie kosztują te akcje 3 runy każda. No i to są zawsze 3 różne runy, pamiętajcie, musicie je odrzucić, musicie je mieć. No i teraz macie 2 akcje do wyboru, jeśli chodzi o takie akcje. Możecie wziąć swoją cechę o najniższej wartości i zwiększyć ją o 1. Pamiętajcie, że nawet jeżeli jest to rana, to możecie to ciągle przesunąć. Albo po prostu dobieracie 2 karty walki. Więc słuchajcie, macie tutaj akcje runiczne, które kosztują 1 runę każda, ale w przypadku każdej będzie to jakaś konkretna runa. Tutaj macie akcje, które kosztują 2 dowolne, ale różne runy. Tutaj macie 3 różne runy. No i po prostu z tych wszystkich akcji, które Wam tutaj pokazałem, wybieracie jedną, którą chcecie teraz wykonać. No i teraz macie szansę zrobić coś z jedną ze swoich armii i to zrobicie w ramach kolejnego etapu, jakim są manewry. W ramach manewrów gracz może aktywować jedną armię. Jeżeli na planszy nie miałby żadnej armii, no to w ramach tej akcji, tego etapu, mógłby dokonać werbunku. No i teraz jak to działa? Jeśli chodzi o aktywację armii, to możecie zrobić jedną z dwóch rzeczy. Możecie albo przesunąć aktywowaną armię do sąsiedniego regionu, albo możecie zwiększyć siłę aktywowanej armii o 1, ale tylko wtedy, gdy ta armia znajduje się w kontrolowanym przez tego gracza regionie z osadą. Czyli w tym wypadku żadnej z tych dwóch armii nie mógłbym aktywować. Znaczy mógłbym je aktywować, ale nie mógłbym zwiększyć ich siły. Gdybym natomiast położył swój znacznik kontroli tutaj i umieścił, był tutaj, proszę bardzo, moją armią, to w tym momencie w ramach aktywacji mógłbym zwiększyć jej siłę o 1, ponieważ kontroluję dany region, jest to region z osadą, więc mogę w ramach manewrów zwiększyć, proszę bardzo, siłę o... Tutaj nie widzę, co tu się dzieje. Proszę bardzo, siłę o 1 i 2. Słuchajcie, myślę, że to jest też dobry moment, żeby a propos siły i armii opowiedzieli o kontroli regionów, ponieważ no właśnie do tego nawiązałem, no a to jest dosyć istotny element. Żeby móc kontrolować dany region, to łączna siła moich armii w tym regionie musi być równa albo wyższa od siły ludności tego regionu. I to zawsze sprawdzamy pod koniec dowolnego etapu naszej tury. Czyli na przykład właśnie aktywowałem jedną armię w jakimś regionie, powiedzmy przesunąłem ją do jakiegoś regionu, to była moja aktywacja. Sprawdzam teraz jaką mam siłę w tym regionie moimi armiami, no to jest siła, tutaj jest siła ludności 2, moja siła to 2, pięknie, czyli zrealizowałem to, w tym momencie przyjmuję kontrolę nad tym regionem. Co jest jeszcze ważne a propos kontroli nad tym regionem? Dwie rzeczy. Po pierwsze, cofamy się tutaj troszkę do przygotowania rozgrywki. Jeżeli w momencie wejścia na planszę umieścicie 2 armie w jednym regionie, one 2, pamiętajcie, miały na początku siłę 2 łącznie, bo każda miała siłę 1. No to wówczas, jeżeli umieścicie je w regionie, który ma siłę ludności 2, to tak, od razu na dzień dobry przejmiecie kontrolę nad tym regionem. No i teraz druga rzecz, która jest bardzo istotna, to jest taka, że jak zwróciliście uwagę, przykrywacie swoim znacznikiem kontroli właśnie siłę ludności. I to nie jest bez znaczenia. Oznacza to, że w tym momencie siła tego regionu jest tak naprawdę równa 0. Chodzi tutaj o to, że dowolny inny gracz może bardzo łatwo taką kontrolę nad takim regionem przejąć. Oczywiście dopóki wy tam jesteście, to gdyby do was miał się wbić jakikolwiek inny gracz z jakąkolwiek inną armią, to zanim byśmy cokolwiek sprawdzali, najpierw doszłoby do bitwy. Ale załóżmy, że wy ten region opuścicie i tam wejdzie nawet jedna armia o sile 1. To wówczas dziękuję, do widzenia i następuje przejęcie. No dobrze, więc to była aktywacja, tak? Czyli możecie poruszyć jednostkę, albo zwiększyć armię, albo zwiększyć jej siłę. Jeżeli, tak jak mówiłem, nie macie na planszy swojej żadnej armii, to możecie dokonać werbunku. Na czym polega werbunek? Werbunek oznacza to, że bierzecie jedną armię z waszych zasobów i umieszczacie ją w dowolnym regionie sąsiadującym z drakarem waszym. Lub w kontrolowanym przez was regionie z osadą. No i teraz uwaga,
Możecie umieścić taką armię w regionie, w którym znajduje się armia innego, prawda, gracza, no ale to od razu wywoła wtedy bitwę. Natomiast, co jest też ważne, początkowa siła waszej bitwy, waszej armii, to jest wartość posłuchu. No i generalnie widzicie, tutaj nasz posłuch jest na poziomie 4, ale pamiętacie, tutaj mamy ranę, co oznacza, że wartość naszego posłuchu w tym momencie to jest 2. W związku z czym ustawiam siłę startową nowo właśnie werbowanej armii na 2, proszę bardzo, nie wiem, czy to się wyostrzy łaskawie, czy nie. O! I taką armię umieszczam w regionie, który kontroluję. Kontroluję i jest to osada. No i teraz, słuchajcie, przechodzicie do tej sekcji akcje specjalne, tak? No i tutaj wybierzecie sobie jedną akcję, będziecie tam umieszczać swoje znaczniki na tym kole. I teraz, zanim wam powiem konkretnie, jak się rozpatruje poszczególne akcje, to najpierw zrozummy w ogóle, jak ten etap wybioru akcji przebiega. Na tym etapie, który jest etapem obowiązkowym, musicie wybrać jedną z akcji, którą widzicie tutaj na kole akcji i ją przeprowadzić. I to zawsze wybieracie jedną akcję. No i teraz tak, jak wybierzecie taką akcję, to umieszczacie swój znacznik kontroli na tym właśnie polu i wykonujecie akcję związaną z tym polem. Mamy potwory, uzurpacje, posiłki, mobilizację, przygotowanie i budowę świątyni. Generalnie macie jeszcze coś takiego jak budowę posągu, to jest tutaj jakby pokazane po środku, tylko tutaj wtedy tego znacznika kontroli nie umieszczacie. Mało tego, żeby móc wykonać akcję budowa posągu, to gracz, który chce to zrobić, musi wówczas mieć swój znacznik kontroli na przynajmniej dowolnej jednej innej akcji. No dobrze, słuchajcie, jak już to wiecie, no to jeszcze trzeba powiedzieć sobie parę rzeczy. Po pierwsze, czy możecie położyć swój znacznik kontroli na innym znaczniku, na znaczniku kontroli innego gracza? Oczywiście możecie. Nie możecie natomiast położyć swojego znacznika kontroli na swoim znaczniku kontroli. Tak, czegoś takiego robić nie możecie. Czyli na czyimś tak, na swoim nie. Musicie być w stanie też przeprowadzić akcję w pełni. Czyli krótko mówiąc, nie możecie przeprowadzić akcji posiłków w momencie, w którym wszystkie armie macie już na planszy. No dobrze, teraz tak, jeżeli kładziecie swój znacznik na stosie, na który już tam był, czyli kładziecie go na znaczniku kontroli innego gracza, no to wówczas gracz, którego znacznik został właśnie przykryty, czyli w tym wypadku, proszę bardzo, tutaj ten gracz, dobiera sobie z zapasów jedną dowolną runę. Pamiętajcie, żeby móc tę runę dobrać w zależności od tego, na jakim poziomie jest wasza mądrość. Kolejna rzecz, którą musicie wiedzieć, to jest to, że jeżeli kładziecie znacznik kontroli przy akcji, na której nie ma jeszcze żadnego innego znacznika, czyli jesteście pierwszym znacznikiem, który tam umieszczacie, to patrzycie teraz, z którą domeną jest powiązana dana akcja. I gracz, który prowadzi, ma, że tak powiem, podpisany sojusz z tą domeną, zawarty sojusz z tą domeną, wątpię, żeby tam coś podpisywali konkretnie, wówczas dostaje premię z tej domeny. Oczywiście może się zdarzyć, że z daną domeną mają już więcej graczy zawarty sojusz, włącznie z graczem, który wybrał akcję. I wszyscy gracze, którzy mają sojusz, włącznie z graczem, który wybrał akcję, mogą pozyskać te premie. Co jest ważne, to jest to, że premię pozyskujecie w taki sposób, że zaczynacie od gracza, który siedzi na lewo od gracza aktywnego, który wybrał tę akcję. Czyli gracz i idziecie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Czyli gracz aktywny, który wybrał akcję, będzie tę premię otrzymywał jako ostatni. Wszystkie te rzeczy, o których wspomniałem, czyli runy z zapasów, jeżeli położycie znacznik jeden na drugim, albo premię z sojuszu, jeżeli położycie go na pustym polu, to wszystko otrzymujecie przed rozpatrzeniem akcji przez gracza aktywnego. Dobrze, to pierwsze dwie akcje omówmy razem, bo są ze sobą ściśle powiązane, bo dotyczą tego samego, czyli armii. Omówmy teraz mobilizację i omówmy posiłki. Akcja posiłki jest bardzo prosta, ponieważ to jest po prostu werbunek, który działa dokładnie tak samo, jak przed chwilą, kiedy opisywałem, jako wam tłumaczyłem przed chwilą, kiedy opisywałem etap manewrów. Po prostu bierzecie jedną armię ze swoich zapasów i umieszczacie ją na planszy, albo w kontrolowanym przez was regionie z osadą, albo w dowolnym regionie,
który sąsiaduje z waszym drakarem. Jeżeli chodzi o początkową siłę, no to tutaj patrzymy na wasz posłuch i jak wam i wtedy ta jest właśnie początkowa siła werbowanej armii. Więc to jest posiłki. Kolejna rzecz to jest mobilizacja i to też będzie dla was bardzo podobna rzecz, bo ponownie będzie to chodziło o aktywację armii, których wszystkich armii, które macie na planszy. Możecie każdą armię aktywować zgodnie z tym, co opisywałem wcześniej, czyli jeżeli jesteście w regionie kontrolowanym przez was z osadą, aktywacją armii może być zwiększenie swojej siły tej armii o 1. Jeżeli jesteście natomiast, jeżeli nie jesteście w takim regionie, ale też jak jesteście, to dodatkowo druga opcja aktywacji to jest po prostu poruszenie do sąsiedniego regionu. Jak poruszycie się już do wszystkich regionów, to w tym momencie wszystkim sprawdzacie, czy macie kontrolę nad tymi regionami, czy przejmujecie kontrolę nad tymi regionami, albo czy musicie rozegrać tam bitwy. Jeżeli rozgrywacie więcej niż jedną bitwę, no to kolejność rozgrywania tych bitew jest ustalana przez aktywnego gracza. To teraz omówmy akcję przygotowania, gdzie możemy się troszkę podreperować albo przygotować na dalszą grę i akcję budowy świątyni. Moi drodzy, przygotowanie to jest kwestia po prostu wybranie dwóch z następujących opcji. Jedną opcją jest wyleczenie jednej rany. Drugą opcją jest dobranie na rękę jednej karty walki. Trzecią opcją jest wzięcie jednej wybranej runy z zapasów i umieszczenie jej u siebie. Pamiętajcie o tym wskaźniku, żeby nie przekroczyć go. Następnie kolejną opcją jest zwiększenie siły jednej armii pod warunkiem, że ta armia znajduje się w kontrolowanym przez was regionie z osadą. No i teraz kolejną rzeczą, którą możecie zrobić, to jest budowa świątyni. To jest kolejna akcja specjalna, już teraz mówię. No i teraz tak, jeżeli macie region, kontrolujecie region ze świątynią, co jest ważne, nie musi tam akurat nikogo być, to w tym momencie możecie wykonać akcję budowy świątyni. Bierzecie, po pierwsze oczywiście w tym regionie nie może być jeszcze świątyni. Wówczas bierzecie świątynię tutaj z tej oto karty i teraz bierzecie ją jakby idąc od numeru 1 dalej w dół karty i umieszczacie tę świątynię na tym oto polu, które jest w każdym takim regionie z świątynią, z kapliczką. No i teraz tak, co może wam to dać? Po pierwsze, jak zbudujecie świątynię, to bierzecie jednego ze swoich kapłanów, którego macie obok swojej planszy i umieszczacie go w tym oto miejscu, żeby zaznaczyć, że jest teraz dla was dostępny. Kapłani, dopóki są poza planszą, poza waszą planszą gracza, to w sumie nie za wiele wam dadzą, bo nie możecie jeszcze z nimi nic robić. Pamiętacie, mówiłem wam, że na początku możecie wysłać waszego dostępnego kapłana na posąg. I to nie wysyłacie kapłanów, których macie tutaj, ich nie możecie tam wysłać. Możecie wysłać tych, których macie na swojej planszy. A żeby ich przenieść z zasobów na planszę, no to właśnie budujecie świątynię. Teraz to jest kolejna rzecz, która się może wydarzyć, to jest tak, że jak będziecie wystawiać tę świątynię i nagle odkryjecie na tej karcie słowo dary, to aktywny gracz z talii darów bierze tyle kart darów, ile jest graczy. Plus 1. Następnie, rozpoczynając od aktywnego gracza i zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdy gracz wybiera sobie jedną taką kartę i umieszcza przy swojej planszy gracza. I to są jakieś specjalne zdolności, które od tego momentu są aktywne i każdy gracz może z nich korzystać. Tą jedną ostatnią niewybraną zdolność umieszczacie na stosie kart odrzuconych darów. To teraz powiemy tak ogólnie o potworach, bo to jest jedna z akcji. Więcej o samych potworach i o tym, co się dzieje w ramach tej akcji powiem troszkę później, bo potwory to jest na tyle złożony temat, że chciałem zrobić z tego osobny segment. A kolejną akcją to jest uzurpacja, gdzie wasz bohater będzie mógł przejąć kontrolę nad regionem. Zacznijmy od akcji uzurpacji. Jeżeli jesteście w regionie, w którym nie przybywają bohaterowie innych graczy, czyli tak na przykład jak nasz bohater Ragnar w tym momencie w regionie numer 19, no to wówczas możecie wykonać uzurpację. Teraz, żeby wykonać uzurpację, wasza siła musi być równa lub wyższa od siły ludności tego regionu. Tak się składa, że nasz Ragnar jest silny na 4, siła ludności tego regionu to 4, czyli przeprowadzamy uzurpację. Uzurpacja polega na tym, że zyskujecie kontrolę nad tym regionem
i dodatkowo możecie natychmiast zwerbować tam armię. Jeżeli byłyby tam jakieś inne armie w tym czasie, to muszą się one wycofać. Co jest ważne, gdyby ten region należał do innego gracza i gdyby nie było tam armii innego gracza, to przeprowadzenie akcji uzurpacji będzie się odbywało niezależnie od tego, jaką siłę ma nasz bohater. Jeżeli jednak byłaby tam armia innego gracza, to wówczas trzeba by porównać naszą siłę bohatera do siły armii tego gracza. Wówczas ten gracz się musi wycofać i wy przejmujecie kontrolę i w dalszym ciągu możecie zwerbować do takiego regionu jedną swoją armię. Więc to jest uzurpacja. Jeśli chodzi o potwory natomiast, to tutaj macie trzy opcje i powiem to na razie ogólnie, bo generalnie jeszcze chcę o potworach zrobić osobny tutaj cały segment. I generalnie wygląda to tak, że możecie w ramach akcji potwory aktywować jednego lub dwa potwory i możecie aktywować tylko i wyłącznie potwory kontrolowane przez siebie lub potwory neutralne. Dodatkowo możecie zaatakować potwora, który znajduje się w tym samym regionie co wy, możecie przeprowadzić na niego tak zwane łowy, albo możecie zaatakować bossa danej rozgrywki, czyli w przypadku gry podstawowej Lokiego, jeżeli wasz bohater jest w tym samym regionie co Loki. Tylko, żeby móc przeprowadzić łowy na bossa, musicie najpierw przeprowadzić i odnieść sukces z łowami na dwa inne potwory lub na jednego potwora w rozgrywce na dwóch graczy. I ostatnia akcja, o której wam opowiem, to jest akcja taka specjalna, to jest budowa posągu. Zaraz zobaczycie, z czego wynika wyjątkowość tej akcji. Żeby wykonać akcję budowy posągu, gracz musi posiadać przynajmniej jeden swój znacznik na kole akcji. Jak to zrobi, to wówczas przeprowadza następujące kroki. Wybiera jeden z posągów i buduje kolejny poziom. Jeżeli na razie macie wybudowaną, macie tylko podstawę, czyli poziom 0, no to zaczynacie od najniższego poziomu. Bierzecie kolejny poziom posągu i umieszczacie go, proszę bardzo, w ten oto sposób na podstawce. Następnie sprawdzacie, czy jest spełniony warunek do którejkolwiek z kart przygotowania Ragnaroku. Jeżeli tak, to zakrywacie tę kartę, żeby to zaznaczyć. Jeżeli macie trzy karty warunków Ragnaroku zakryte, zaczyna się Ragnarok, tak jak wam opowiadałem na początku. I teraz wszyscy gracze zdejmują wszystkich swoich kapłanów z wszystkich posągów, które są na planszy i umieszczacie ich w swoich zasobach, nie w swojej puli, czyli nie na planszy gracza. Umieszczacie je obok waszej planszy gracza. Następnie zdejmujecie wszystkie znaczniki z koła akcji i zwracacie ich do właścicieli. Następnie ładujecie swoje artefakty. O artefaktach jeszcze wam powiem niedługo coś, ale generalnie musicie wiedzieć, że będziecie zdobywać je albo od bogów, albo od potworów. I teraz jak będziecie z nich korzystali, to będziecie je obracali o 90 stopni, więc naładowanie to jest po prostu obrócenie z powrotem do pionu. Teraz wszystkie kuźnie, które są na planszy, ładujecie odpowiednimi runami. No i teraz budowniczy posągu, czyli ten gracz, który wykonał akcję budowy posągu, bierze do swojej puli po jednym kapłanie za każdą świątynię w jego lub jej regionie. I to jest właśnie wtedy, bierzecie ich ze swojej puli i dodajecie ją na swoją planszę, do takiego kapłana na swoją planszę gracza. Również zbieracie wtedy wszystkie żetony runy z kuźni w waszych regionach i umieszczacie je na swojej planszy gracza. Następnie gracz, który wybudował posąg, dobiera jedną kartę zdarzenia. No i po pierwsze macie tutaj umieść i runa, czyli w tym miejscu musicie umieścić potwora przypisanego do tej runy w tym regionie. Jeżeli potwór ten, macie oba potwory obok planszy, które mają taką runę, no to wówczas idziecie od tej karty, zaczynacie od tego potwora, którego karta jest, tak jak wam mówiłem wcześniej, na wierzchu albo od lewej, tak jak ja miałem to ustawione. Jeżeli żadnego z tych potworów nie ma już dostępnego w zasobach, bo oba potwory z daną runą są na planszy, to po prostu nic się nie dzieje. Jak to zrobicie,
to przeprowadzacie aktywację od lewej do prawej potworów z tymi właśnie runami. To jest symbol bossa, czyli jeżeli macie coś takiego przy aktywacji, no to musicie aktywować bossa. No dobrze, to teraz cofnijmy się do tych potworów. Zobaczmy, na czym polega aktywowanie potwora, na czym polega kontrola nad danym potworem. No dobrze, słuchajcie, jeśli chodzi o potwory, to ważna koncepcja jest taka, że jest coś takiego jak kontrola, tak? Jak już ja wam pokazywałem, jak można przejąć na przykład kontrolę nad potworem i wówczas macie do tego te dwa gumowe pierścienie, co oznacza, że możecie aktywować, kontrolować w dowolnym momencie gry maksymalnie dwa potwory. Jeżeli byście chcieli kontrolować kolejnego potwora, a już macie dwa pierścienie gdzieś tam na planszy założone, no to z jednego z tych dwóch musicie po prostu ten pierścień zdjąć i umieścić na nowo kontrolowanym potworze. Nie możecie nigdy przejąć kontroli nad bossem, czyli w tym przypadku, prawda, nad Lokim, i nie możecie nigdy przejąć kontroli nad potworem kontrolowanym przez innego gracza. No i teraz pomówmy o aktywacji potworów. Aktywacja potworów to jest coś, co się odbywa chociażby, tak jak wam opowiadałem, przy okazji akcji runicznych. To jest coś, co możecie zrobić. No i teraz również się to odbywa, tak jak widzieliście chociażby przed chwilą, jako skutek kart zdarzeń. No i teraz jeśli chodzi o aktywowanie potworów, to jeżeli aktywujecie potwory aktywowane, robią jedną z dwóch rzeczy. Albo się ruszają i wtedy to może wywołać tak zwane tratowanie, albo atakują region, w którym się znajdują. Teraz jeżeli aktywowany jest potwór kontrolowany przez gracza, to ten gracz decyduje, którą z tych dwóch rzeczy dany potwór robi. Czy się rusza, czy atakuje region, w którym się znajduje. Jeżeli natomiast mamy aktywowanego potwora, który jest neutralny, to wówczas rzucamy kostką. Ten wynik oznacza ruch do sąsiedniego regionu. Wtedy aktywny gracz wybiera, do którego regionu przesuwa tego potwora. Właśnie może się wtedy odbyć tratowanie. Ten wynik oznacza atak regionu, w którym potwór się znajduje. Albo trzeci możliwy wynik, czyli wybór. Aktywny gracz wybiera, czy potwór się rusza, czy atakuje. No i teraz jak to wygląda? Jeśli chodzi o atak, no to sytuacja jest bardzo, bardzo prosta. Każdy potwór ma wskazane, w jaki sposób przeprowadza atak na dany region, na swojej karcie. I teraz druga opcja, którą możecie rozegrać, to ruch i to może spowodować tratowanie. Co to oznacza? Jeżeli potwór wkracza za sprawą ruchu do regionu, w którym znajduje się armia, to wówczas należy zmniejszyć siłę jednej z tych armii o jeden. Jeżeli tam mamy więcej niż jedną, prawda, armię, to wówczas aktywny gracz, który przesunął tego potwora, decyduje, która armia zostanie osłabiona. Jeżeli potwór jest kontrolowany przez gracza, gracz ten może zrezygnować z tratowania, ale potwory neutralne zawsze tratują. No i teraz uwaga, jak mamy różne armie, no to wiadomo, jak mamy tylko swoją, no i potwór tam wejdzie, no to niestety musimy tam się osłabić, chociaż jeżeli my kontrolujemy ruch, no to byłoby dosyć słabe. Natomiast, jeżeli byłaby tam armia przeciwnika, no to whoopsie, to wówczas tą armię, prawda, najlepiej wtedy zmniejszyć jej siłę o jeden. Jeśli chodzi o aktywację bossa, również widzicie aktywacja zdarzenia, jak to działa w tym momencie. Opisane jest to dokładnie na karcie. I naturalnie trzeba teraz porozmawiać, jak się przeprowadza te łowy na potwora, bo to jest troszkę skomplikowane i tutaj warto się nad tym zatrzymać. Łowy to jest walka pomiędzy potworem a bohaterem. Oczywiście, żeby móc zaatakować potwora, musicie być w tym samym regionie. Zamiast potwora możecie chcieć zaatakować bossa, ale pamiętajcie, że żeby móc w ogóle podejść do bossa, musicie mieć pokonanych przynajmniej, muszą być pokonane przynajmniej dwa potwory albo jeden potwór w rozgrywce dwuosobowej. Więc na razie skupmy się na tym. No i teraz słuchajcie, generalnie wygląda to tak, że cała walka pomiędzy bohaterem a potworem jest rozgrywana w serii rund. Na początku się przygotowujemy i potem na zmianę rozgrywamy rundy. Najpierw rundę rozegra potwór, potem rundę rozegra bohater. No i teraz generalnie idea jest taka, że potwór ma na swojej karcie te pola ran. Nasz gracz będzie miał na swojej ręce ileś kart walki.
Teraz te karty walki zaraz będziecie dobierać i zaraz wam pokażę na jakiej zasadzie, ale będziecie też pamiętać, zbierali je przez resztę gry. Pamiętajcie, możecie zrobić przygotowanie, możecie wydać runy. Były tam różne opcje, o których już mówiłem, które pozwalały wam dobierać karty walki. I teraz będziecie zagrywać te karty walki po to, żeby zadawać obrażenia konkretnym ranom, które widzicie na karcie potwora. Niektóre pola na rany nic wam więcej nie dadzą. Niektóre z kolei są związane pewne nagrody. No i te nagrody są wskazane, no dosyć jasne już myślę na tym etapie dla was powinny być w kontekście tego, co już widzieliście w tym filmiku. Kapłan pozwoli wam umieścić kapłana z waszej puli do waszych zasobów, czyli na waszą planszę gracza. Runa pozwala wam dobrać jedną dowolną runę w wybranego rodzaju na swoją planszę gracza. Armia plus jeden, zwiększacie siłę jednej ze swojej armii o jeden. Ta armia nie musi być w kontrolowanym przez was regionie z osadą. Armia plus jeden to jest to samo. Macie jeszcze tutaj opcję, że dostawiacie swój znacznik do domeny, czyli zawieracie sojusz z domeną i tutaj nie musicie, że tak powiem, być w pobliżu tej domeny, po prostu musicie tam położyć swój znacznik. I tak samo, jeżeli będziecie pierwszymi graczami, którzy z daną domeną zawiążą sojusz, to dobieracie kartę walki jako bonus. Więc też jest to jakaś opcja na to, żeby sobie wspomóc się w trakcie walki. No więc tak jak mówiłem, rozgrywa się serię rund. I teraz co jest ważne? Ponieważ potwór też będzie musiał dokonywać wyborów. To nie jest tak, że po prostu działa w 100% automatycznie. I teraz za potwora decyzję będzie podejmował gracz siedzący po prawej od atakującego gracza. No i teraz co się dzieje? Macie różne efekty związane z, powiedziane jako na początku łowów. W różnych miejscach te rzeczy mogą być i po prostu to rozgrywacie. Następnie gracz prowadzący łowy dobiera liczbę kart walki. Tyle ich dobiera, ile widzimy wynosi jego siła. Czyli w tym wypadku nasz gracz dobrałby 4 karty walki. Teraz gracz kontrolujący potwora bierze talię ataku potwora, tasuje ją i dobiera 2 karty. I to są 2 karty potwora, z których potwór będzie nasz właśnie korzystał. Teraz, tak jak mówiłem, jest pierwsza runda potwora i trwają do chwili, w którym zostanie spełniony jeden z warunków ich zakończenia. Generalnie boss no nie jest uważany za potwora jako takiego, ale generalnie wszystkie zasady związane z walką z potworem i różnymi efektami dotyczącymi potworów też mają zastosowania tutaj w przypadku bossa. No i teraz tak, powodzenie jest wtedy, kiedy zakryjecie wszystkie rany. Będziecie je zakrywać oczywiście swoimi znacznikami kontroli. Jak zakryjecie wszystkie, potwór został pokonany. Walka może się jednak dla was skończyć niepowodzeniem. Kiedy? Na przykład potwór będzie zadawał ranę bohaterowi. I niestety, jeżeli będzie taka sytuacja, że bohater będzie miał wszystkie już znaczniki tutaj cech obrócone na stronę z ranami, no to niestety, jeżeli miałby dostać kolejną ranę, no to wówczas walka kończy się niepowodzeniem. Może być tak, że w talii ataku potwora nie będzie już kart, również wówczas kończy się niepowodzeniem. Może być coś takiego, że efekt jakiejś karty po prostu powie wam, że łowy dobiegają końca, albo gracz prowadzący łowy nie może lub nie chce zadać co najmniej jednej rany w rundzie. Czyli jak będzie runda gracza, to musi zadać przynajmniej jedną rundę, albo inaczej walka się zakończy. No dobra, no to tak, runda potwora. Zaczynamy od tego, że sprawdzacie, czy są jeszcze karty w talii. Jeżeli nie ma, to tak jak mówiłem, natychmiast się walka kończy niepowodzenia. I jak już mamy, to gracz kontrolujący potwora wybiera jedną z kart, które ma na ręce i ją zagrywa. Następnie bohater może zagrać z ręki karty walki po to, żeby się uchronić przed efektami tej karty. I teraz te karty walki będą miały jakąś swoją wartość. No i teraz ta wartość tych kart musi być wyższa od wartości szału danej karty potwora. W zasadzie tak się złożyło, że akurat dla przykładu dobrałem dla was całkiem mocną kartę. No ale załóżmy, że powiedzmy wybrana została to, więc wystarczyło, że zagrał jedną kartę.
Możecie stwierdzić, że nie chcecie zagrać żadnej karty, bo jesteście, że tak powiem, w stanie przyjąć na siebie efekt tej karty potwora. Teraz, jeżeli udało wam się obronić, nie rozpatrujecie efektu ataku, który jest w tym miejscu na karcie potwora. Jeżeli nie udało wam się obronić, rozpatrujecie ten efekt. Teraz gracz prowadzący łowy dobiera na rękę jedną kartę walki. Następnie trzeba dodać wartość mądrości bohatera, to jest ta cecha oznaczona właśnie tym tutaj symbolem, i musicie dodać do tego do sumy wartości wszystkich kart walki zagranej w celu obrony. No i teraz, jeżeli ta wartość jest wyższa od tutaj słabego punktu na karcie ataku potwora, to taki, kto wówczas gracz dobiera jeszcze jedną kartę walki. Następnie runda potwora kończy się w ten sposób, że gracz kontrolujący potwora dobiera tyle kart z talii potwora, ataku potwora, ile widzimy tutaj na karcie. Czyli w tym wypadku są to 4 karty. To jest koniec rundy potwora. Teraz mamy rundę bohatera. No i tutaj bohater będzie zadawał rany. Będzie to robił w taki sposób, że będzie zagrywał karty walki z właściwymi symbolami tam, gdzie będzie chciał zadać te obrażenia. Może zagrać kilka kart naraz. I wygląda to tak, że zagrywacie karty i patrzycie na to, jakie mają efekty. Absolutnie możecie z tych efektów również skorzystać. Następnie kładziecie znacznik kontroli na ranie, która odpowiada symbolowi widocznemu tutaj. Jeżeli z tym symbolem jest związana nagroda, to oczywiście tę nagrodę dostajecie, tak jak wam mówiłem przed chwilą. W czasie tej jednej rundy, mówię, możecie zadać dowolną liczbę ran. Runda bohatera kończy się, gdy zajdzie jedna z następujących sytuacji. Bohater nie może lub nie chce zadać rany potworowi, ani jednej. To wtedy kończy się ta walka niepowodzeniem. Może się zdarzyć, że zostanie zakryte przez każde pole. Wówczas walka kończy się powodzeniem, bohater zostaje pokonany. I ostatnia rzecz to jest taka, że bohater decyduje się sam zakończyć swoją rundę po zadaniu potworowi co najmniej jednej rany. Łowy trwają nadal, a runda bohatera się kończy i mamy kolejną rundę wówczas potwora. Jak zakryjecie ostatnią rundę, to potwór zostaje pokonany. No i teraz co się dzieje? Gracz otrzymuje figurkę pokonanego potwora i kładzie ją obok swojej planszy jako takie trofeum. Słuchajcie, jeżeli by doszło do tego, że karty... walka się kończy i nieważne, czy potwór został pokonany, czy nie, ale wszystkie pola bez nagród są zakryte, i potwór ma jeszcze dostępną kartę artefaktu, to gracz tę kartę artefaktu dobiera. Słuchajcie, jeśli chodzi o pokonanie potwora, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Gracz, który pokonał potwora, dobiera sobie jego figurkę jako trofeum. Jeżeli, bo co jest ważne, rany na potwora są przenoszone, pozostają tam. Czyli jeżeli ktoś zadał potworowi obrażenia, ale niestety walka dalej skończyła się niepowodzeniem, no to wówczas kontynuujemy grę, ale te rany, które zostały zadane, już na potworze zostają. Jeżeli później potwora ktoś dobije, to każdy gracz, który miał przynajmniej jeden znacznik swój kontroli na potworze, czyli zadał mu wcześniej obrażenie, otrzymuje żeton pogromcy. Przy czym ten żeton pogromcy dostaje tylko wtedy, jeżeli na potworze umieścił przynajmniej 4 rany. Wówczas dostaje żeton pogromcy. I teraz, o co w tym chodzi? Chodzi o to, że dany gracz, który zadał te przynajmniej 4 obrażenia, też może w tym momencie zaatakować bossa. Żeby zaatakować bossa, musicie mieć albo pokonane 2 potwory, albo jednego potwora i mieć jeden żeton pogromcy, albo mieć 2 żetony pogromcy. No i ostatnią rzeczą, którą chcę wam powiedzieć, jeśli chodzi o atak potwora, to jest atakowanie bossa. Zwróćcie uwagę, że pola ran bossa mają, te pola mają po 2 symbole różnych rodzajów broni. I niestety, żeby na jednym polu położyć swój znacznik kontroli, musicie zagrać 2 karty. Dwie karty na jedno pole rany. No to skoro mówimy o głowach i walce z potworem, no to porozmawiajmy o walce między ludźmi. Bitwy. Bitwa, moi drodzy, do bitwy dochodzi w momencie, w której mamy armię 2 graczy na jednym w jednym regionie. No i ona jest rozgrywana zawsze pod koniec każdego etapu tury, w której doszło właśnie do takiej sytuacji. No i teraz tak.
Zaczynamy bitwę od tego, że zagrywamy karty walki. Teraz zaczynając od gracza, który się broni. Załóżmy, że ten gracz wszedł tutaj, no i teraz ten gracz się broni. Zaczynając od tego gracza, który się broni, zagrywamy karty walki. No i teraz możecie zagrać jedną kartę walki lub spasować. No i teraz karty zagrywacie na zmianę i wygląda to tak, że po zagraniu karty macie rozpatrywać efekty, które widzicie tutaj przy bitwie. Każda karta walki, widzicie, ma swoją sekcję dla łowów i swoją sekcję dla bitwy. Rozpatrujecie te efekty po zagraniu takiej karty. Teraz wartość tej karty zwiększa waszą siłę na potrzeby rozpatrywania tej bitwy. I teraz niektóre karty będą miały taki oto symbol ofiar. Ważne jest to, że nie możecie mieć więcej ofiar, niż wynosi łączna siła wszystkich waszych armii biorących udział w bitwie. Jak już gracz spasuje, to kolejny gracz może zagrywać tyle kart walki, ile chce, do momentu, w którym sam nie spasuje. Następnie podliczacie siły bitewne. Dodajecie wartości zagranych w tej bitwie kart do siły waszych armii. Oczywiście możecie mieć inne różne efekty, jakieś dary, artefakty, zdolności specjalne bohaterów. No więc to jest suma tego wszystkiego jest waszą siłą bitewną. No i wygrywa gracz, którego siła bitewna jest wyższa. W przypadku remisu wygrywa gracz, który się broni. No i teraz tak, przegrana strona musi rozpatrzyć ofiary. Czyli gracz, który przegrał bitwę, załóżmy, że ten gracz przegrał, musi zmniejszyć siłę wszystkich swoich armii biorących udział w bitwie o 1. Następnie musi on obniżyć siłę armii o 1 za każdy symbol ofiar znajdujący się na kartach, które gracz zagrał. Te ofiary, które musi tutaj ponieść, może rozdzielić pomiędzy wszystkie swoje armie, które brały udział w bitwie. Następnie gracz, który przegrał bitwę, musi wycofać wszystkie swoje armie biorące udział w bitwie do jednego sąsiedniego regionu. Następnie zwycięzca musi rozdzielić ofiary wynikłe z zagranych przez niego kart, tak samo jak zrobił to gracz przegrywający. Ale jego armie przynajmniej nie tracą automatycznie siły za przegranie bitwy. No i na koniec gracze sprawdzają, czy zwycięzca bitwy może kontrolować region. Jeżeli łączna siła zwycięskich armii jest równa lub wyższa od siły ludności danego regionu, gracz przejmuje nad nimi kontrolę. No dobrze, moi drodzy, to jest wszystko tak naprawdę. To jest wszystko, co musicie wiedzieć, żeby móc zagrać w Lords of Ragnarok. Pamiętajcie o trzech warunkach zwycięstwa. Pamiętajcie o tym, że możesz zostać odpalony Ragnarok i wtedy ten warunek zwycięstwa się troszkę zmienia. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało zadawajcie je w komentarzach, ja się tego odniosę tak szybko, jak tylko będę mógł. A póki co bardzo chciałem podziękować wam za to, że tu jesteście. Dziękuję wydawnictwu Awaken Realms za przesłanie mi gry do recenzji. Przypominam wam, że jeżeli naprawdę wam się spodobało to, co tutaj się dzieje i chcecie mnie wesprzeć w jakikolwiek sposób, jest kilka na to opcji. Możecie mnie wesprzeć poprzez platformę Patronite i dołączyć do bardzo fajnego grona moich patronów. Możecie wesprzeć mi wirtualną kawę, to jest taki jednorazowy strzał podziękowania. Dzięki Kaczmar za to, co robisz. Możecie mnie wesprzeć bezpośrednio przez YouTube, klikając przycisk wesprzyj. Albo możecie po prostu dalej mnie oglądać, komentować i dbać o to, żeby wszechmogący algorytm o mnie nie zapomniał. Dzięki wielkie, słuchajcie, i tradycyjnie zapraszam was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!